cała wystawa składa się z trzech rozdziałów, czyli z trzech cykli. Całość, według mojego założenia, opowiada o człowieku ogólnie, o naszej tożsamości, o jej poszukiwaniu, o percepcji, o wykorzystywaniu zmysłów. Jest tam też poruszony temat osób niewidomych. Natomiast trzeci cykl, ostatni, najnowszy, opowiada o funkcjonowaniu jednostki w społeczeństwie, inspirowane tymi wizjami, jakich doświadczyłem w trakcie hipnoz. Witam wszystkich. Dziś jest Sztuka przywędrowała do Leica Gallery. Porozmawiamy o fotografii, o pięknych fotografiach, które można zobaczyć tutaj. Razem ze mną jest Tomek Wysocki, autor tychże fotografii. Witaj. Witam, dzień dobry. Zanim porozmawiamy o wystawie, którą właśnie tutaj można podziwiać w Leica Gallery, to tak od początku. Skąd pojawił się pomysł na to, by fotografować? Chyba to jest projekt na całe twoje życie. Tak, teraz to prawda, coraz bardziej nabieram świadomości w tym wszystkim i wiem, że to jest droga na już prawdopodobnie na całe moje życie. Natomiast początki były troszeczkę bardziej rozmydlone. Fotografią gdzieś tam się interesowałem od zawsze, z tego co pamiętam. Tyle, że to było wszystko bardzo nieświadome. Byłem po prostu takim fotografem rodzinnym. Jak trzeba było zrobić zdjęcie na urodzinach u cioci, to wiadomo było, że Tomek robi ładne zdjęcia, tak? Ale to raczej krążyło wokół takich scenek rodzinnych i pamiątkowych. Tym przejściem na tą świadomą, taką bardziej na to świadome tworzenie było dość ciężko, ponieważ pochodzę ze Skierniewic i to jest mała miejscowość między Łodzią a Warszawą. Nikt z moich znajomych nie interesował się żadną formą sztuki, tym bardziej fotografią, podobnie nikt z mojej rodziny. I te takie zapędy jakieś, nazwijmy to artystyczne w fotografii, były troszeczkę tłumione. To się dopiero wyklarowało, jak gdzieś tam byłem w okresie, była chyba klasa maturalna, jak już byłem sam w stanie odłożyć na aparat cyfrowy i wziąć jakoś odpowiedzialność za to i po prostu postanowić, że okej, nie chcę jakoś dłużej tego w sobie dusić, tylko jednak spróbuję i zacznę to robić na poważnie. Po 2 latach po maturze dostałem się do szkoły filmowej. No i teraz jestem na 4. roku. Wszystko się cały czas rozwija. Ja też gdzieś tam cały czas się jeszcze w tym zmieniam, kształtuję. Ale coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że to jest jedyna droga, którą mogę iść. Tak sobie myślę, że aby zrobić dobrą fotografię, to trzeba mieć przede wszystkim pomysł na to, co chce się zobaczyć na tych zdjęciach. A z drugiej strony, patrząc na te twoje fotografie, to one nie są jednoznaczne. Więc co ty chcesz wywołać w nas, widzach? Rzeczywiście nie są jednoznaczne. Mam takie podejście do swojej fotografii, że z jednej strony staram się stworzyć jakiś konkretny cykl, który opowiada o jakiejś problematyce, o jakimś temacie, który jest w jakiś sposób dla mnie istotny. I wokół tego krążąc staram się wprowadzić jakąś narrację i zbudować pewną opowieść. Natomiast z drugiej strony wiem, że te fotografie mają w sobie na tyle dużo jakiejś symboliki, odniesień, znaczeń, gdzieś tam też pojedynczo wyjęte z cyklu, same w sobie tworzą już jakieś opowieści, że zdaję sobie sprawę, że jak odbiorca przyjdzie chociażby na wystawę, to z tych cykli może odczytać zupełnie co innego
Jakoś, jeżeli mogę tak powiedzieć, absolutnie się na to zgadzam, tak, żeby każdy gdzieś tutaj, wykorzystując swoją wrażliwość, wyobraźnię, swoje kompetencje, żeby wyciągnął z tych zdjęć to, co sam będzie czuł i to, co uzna za jakąś wartość, którą może wziąć dla siebie. Ważnym chyba elementem przy pracy twórczej, gdy pracujesz nad fotografią, jest ten sam twój proces twórczy, bo to nie jest tak, że ty używasz nie wiadomo jakiej ilości skończonych programów, to są jakieś fotomontaże. Nie, ty wszystko sam konstruujesz. Opowiedz może o tej strony takiej od kuchni. Pracuję w ten sposób, że najpierw wszystko rozrysowuję. Te wszystkie pomysły najpierw są przeniesione na papier, są narysowane, naszkicowane. Później na tych rysunkach pracuję i na rysunkach opracowuję kompozycje, kolory, faktury, detale. I dopiero jak do tego są jakieś opisy, moje przemyślenia, które gdzieś tam przez miesiąc, dwa się kształtują. Następnie jak widzę, że z tych rysunków zaczyna mi się klarować i układać ta opowieść, o którą mi chodzi, przeważnie staram się wtedy odłożyć te rysunki, żeby dać sobie chwilę oddechu, żeby wrócić do nich za 2-3 tygodnie na świeżo. I jeżeli wtedy do nich wracam i dalej widzę, że w tej formie to jest spełnia jakieś moje oczekiwania i nic już nie jestem w stanie z nich wyjąć, ani nic nie jestem w stanie dołożyć, wtedy przystępuję do realizacji. No cóż, która chyba nie jest taka bardzo prosta. Ja tak zastanawiam się, bo widzimy piękne zdjęcia, ale myślę sobie, że ta praca z tymi modelkami, z osobami, które muszą udźwignąć twoją wyobraźnię i to, co z nimi wyprawiasz, to nie jest chyba łatwo. No nie jest. Nie jest rzeczywiście. Ja jestem bardzo wdzięczny moim modelom. W ogóle jestem bardzo wdzięczny osobom, które ze mną współpracują na planie, bo naprawdę momentami wymaga to bardzo dużej cierpliwości i często jestem pełen podziwu, że ktoś rozumie, że coś poprawiam przez 3 czy 4 godziny, w momencie, kiedy mógłbym to zrobić w ciągu 5 minut później w komputerze, tak? A jednak do tej pory miałem na tyle szczęścia, że trafiałem na tak wspaniałych ludzi, którzy nie dość, że idealnie wcielali się w role, które zostały im powierzone, to jeszcze rozumieli i jakoś wierzyli w jakąś moją wizję, po prostu wierzyli w to i wierzyli, że to ma sens, żeby to powstało. No i tak, no i tutaj praca z ludźmi, z tymi, którzy pozują, ale też z tymi, którzy współpracują ze mną nad produkcją, czyli wizażystka, projektantka, stylistka. Tutaj w ostatnim cyklu w Exodusie łącznie z modelami w całą produkcję przez pół roku było zaangażowane 44 osoby. Z czego 18 modeli. Ale no. Po prostu ja sobie myślę, że gdy ludzie widzą coś pięknego, wyjątkowego, to chyba chcą w tym uczestniczyć. I to jest chyba siła, tak sobie myślę, dobrej sztuki, którą tutaj możemy właśnie podziwiać. A dlaczego chcesz fotografować? Jeszcze jakieś 3-4 lata temu stało się jakąś ogromną pasją i troszeczkę zaspokajaniem jakiejś ciekawości. Strasznie, jak już zacząłem to gdzieś tam świadomie robić, to było odkrywaniem cały czas nowych rzeczy, obszarów. Troszeczkę jak takie dziecko w sklepie z zabawkami, tak? Gdzieś tam wszystkiego chcę dotknąć, pomacać, co mi sprawiało wszystko ogromną radość. Natomiast teraz myślę, że doszedłem do etapu, w którym
ta potrzeba fotografii zaczęła wypływać gdzieś tam z środka, ze mnie. Nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego chcę fotografować. To jest po prostu potrzeba, która wynika gdzieś tam z zewnątrz i do tego stopnia, że nie wyobrażam sobie w tym momencie, że moje życie mogłoby jakoś inaczej wyglądać. Więc po prostu wynika to z jakiejś naturalnej potrzeby fotografowania i dawania tej fotografii ludziom, no bo jednak dla ludzi to robię, nie do końca dla siebie. Ja robię to z własnej potrzeby, ale gdybym miał chować te zdjęcia do szuflady i nikomu ich nie pokazywać, troszeczkę straciłoby to dla mnie sens. I zapraszamy na wystawę tutaj do Lejka Galery Mysia 3, wystawa Tomka Wysockiego. Zapraszamy. Tak, zapraszam serdecznie. Wystawa wisi do 14 lutego. Do walentynek. Zapraszam.